A teraz już o cudzie, jaki wydarzył się w szpitalu MSWiA w Warszawie. Odbył się tam bowiem bardzo skomplikowany poród. Za pomocą cesarskiego cięcia zdrowego synka urodziła pacjentka ze skomplikowaną wadą serca. O szczegółach Kinga Bednarek. Mały Antoś ma 4 dni. Jest w pełni zdrowy i możliwe, że już dziś wróci do domu. To jest cud akurat. Zostałam informowana, że u mnie ciąża to jest nawet po wymianie zastawki nie ma takiej opcji. A jednak się udało. Udało się, mimo że pani Patrycja od urodzenia cierpi na skomplikowaną wadę zastawki serca, przez co szanse na to, że w ogóle kiedykolwiek będzie mogła mieć dziecko, były znikome. Dodatkowo... Był ten niepokój, że... Znaczy ja to wiedziałam po sobie, że wszystko będzie dobrze, ale najbardziej się bałam o małego, żeby nie odziedziczył tego po mnie. Antoś na świat przyszedł w piątek rano w szpitalu MSWiA w Warszawie. Tak naprawdę ta pani była, śmialiśmy się, że była naszą rezydentką, dlatego że przed rozwiązaniem hospitalizowana była ponad miesiąc w naszym szpitalu, między innymi z powodu tej wady. Zwężenie zastawki aortalnej. Wada ta znacznie obciąża serce, szczególnie przy wysiłku. U pacjentów pojawiają się duszności, kołatania serca czy na przykład bóle w klatce piersiowej. Zastawka fizjologiczna ma 3 płatki i one są ruchome prawidłowo, są bardzo delikatne. Natomiast u tych chorych, gdzie ta stenoza już ich dotyczy, te zastawki twardnieją. Te płatki twardnieją i one są po prostu mniej podatne na ruch i przez to ta krew się musi przeciskać, co też zwiększa ryzyko właśnie udaru mózgu, niewydolności serca, przerostu lewej komory. Dlatego ta operacja wymagała szczególnego logistycznego przygotowania szpitala i asysty między innymi kardiochirurgów oraz kompleksowej opieki po samym porodzie. Poród siłami natury jest bardzo ryzykowny dla takiej chorej. Ona musi być ta ciąża rozwiązana tylko i wyłącznie pod opieką takiego ośrodka jak szpital MSWiA, który zapewnia tym chorym opiekę położniczą, neonatologiczną i kardiochirurgiczną w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Teraz przed panią Patrycją kolejny zabieg, wymiana zastawki serca. Kinga Bednarek, TVP Info.